Witam bardzo serdecznie, nazywam się Michał Dądzik, a naszym gościem jest Daria Kaczmarek, która jest autorką między innymi filmu Oddech, który znalazł się w festiwalu Człowiek w zagrożeniu. Jesteś teraz w takim wyjątkowym momencie, bo skończyłaś szkołę filmową i myślę, że to jest taki moment na pewne podsumowanie, więc zanim przejdziemy do oddechu, powiedz, jak wyglądała twoja droga do oddechu. No droga do oddechu była wieloletnim procesem. Wieloletnim procesem, też właśnie związanym mocno ze szkołą, bo Oddech jest moim filmem dyplomowym dokumentalnym, czyli ostatnim dokumentem w ramach studiów. Ale była to droga dosyć długa, ale tak to, co było, myślę, dla mnie najbardziej wartościowe, to to, że doszłam do takiego punktu w momencie realizacji Oddechu, w którym czułam się gotowa zrobić film tak, jak czuję. W którym czułam się gotowa zrobić film, mam wrażenie, nie do końca po szkolnemu, że tak powiem. I zresztą no, z tym się też spotkałam, no bo moi profesorowie mieli trochę inne zdanie na temat tego, jak to powinno wyglądać, czym to powinno być. Ale gdzieś myślę, że po tych kilku latach bycia w szkole i po tych wielu latach życia na ziemi poczułam się gotowa, żeby zrobić coś właśnie takiego, jak ja bym chciała zrobić. Więc bardzo czułam, że ten oddech się tak na wielu poziomach dla mnie wydarzył w życiu. I ten film jest jakimś takim, myślę, ważnym momentem pod tym względem. Powiedz w takim razie, jak wyglądały te twoje wcześniejsze etiudy dokumentalne, tak? Bo wyliczyłem, że zrealizowałaś w ogóle 12 etiud w szkole filmowej, co wydaje się jakąś zawrotną ilością. Natomiast no, ile z nich było etiudami dokumentalnymi i no, jak one wyglądały wcześniej? Bo mówisz, że to jest jakby coś trochę innego, oddech od tego, co robiłaś wcześniej. Chciałbym, żebyś skonfrontowała jakby styl czy stylizację tych wcześniejszych realizacji właśnie z oddechem. Dokumentów zrobiłam, w ogóle tych etiud myślę, że przy 12 pracowałam, bo jako takich moich własnych myślę, że ich było trochę mniej, chociaż też dużo bardzo, bo rzeczywiście też te etiudy, które są wpisywane, są czasem takie ćwiczenia fabularne czy dokumentalne. A z filmów szkolnych dokumentalnych był to mój trzeci film. I myślę, że o tyle był inny, że wcześniej jakoś tak też szłam za takim nurtem, którym zazwyczaj jesteśmy prowadzeni, czyli jakiegoś takiego podążania za bohaterem, podążania za historią, jakąś linią dramaturgiczną, którą można gdzieś wyczytać w jakiejś sytuacji. Więc te moje poprzednie dokumenty, ja tak czułam, że trochę robię tak, szukam tego, jak powinien być zrobiony film, o, że tak trochę do tego podchodziłam wcześniej, a tutaj rzeczywiście już miałam coś takiego, że coś z czymś się spotkałam, coś zobaczyłam i uważałam, że ja wiem najlepiej, jaka jest dla niego najlepsza forma. A nie musi to jakoś być takie właśnie spełnione, nie musi być spełnionych ileś tam punktów, które czasem niektórzy uważają, muszą być spełnione, żeby powstał film. I myślę, że wcześniej jakoś no, naturalnie, że tak dosyć to wychodziło, no jednak bycie w szkole to jest bycie uczniem. I też jakby założenie, że są nauczyciele, którzy wiedzą, jak ciebie poprowadzić, no jakby do pewnego stopnia też w tym po prostu układzie, no oczywiście wchodząc do szkoły musiałam się znaleźć i gdzieś za tym podążałam, ale ja się chyba w tym po prostu nie odnajdywałam wcześniej tak do końca. Ja zrobiłam takie dokumenty, które mi dużo powiedziały o mnie samej, bo robiłam na przykład na drugim roku zrobiłam film o mojej mamie, który wyszedł filmem o mojej mamie i o mnie. I to był dla mnie bardzo ważny film, ale też taki, że ja się nie do końca nim chciałam dzielić dalej.
Więc jakby takie miałam podróże wewnętrzne poprzez filmy i no, a tutaj już tak poczułam, że już coś takiego bardziej się zrobiło we mnie dojrzałego, żeby móc się dalej dzielić też z chęcią, zresztą wielką, więc fajnie, że mogę. No dobra, powiedz mi, bo tutaj mówisz dużo o emocjach i o takich jakichś swoich wewnętrznych przemianach, no ale pewnie był jakiś taki banalny moment, w którym w ogóle napotkałaś na tą Solankę, nie wiem, czy mieszkałaś na Retkini, czy przejeżdżałaś przez Retkinię, czy jak się zrodził w ogóle ten pomysł na film? Pomysł na film zrodził się oczywiście właśnie po zobaczeniu tego miejsca, które zobaczyłam podczas dokumentacji do innego filmu, do etiudy fabularnej, którą robiłam na trzecim roku i wtedy szukałam blokowisk. I więc jakby Retkinia oczywiście się znalazła na liście blokowisk do zobaczenia. I gdy zobaczyłam tę Solankę znajdującą się między blokami, to ja bardzo chciałam stworzyć scenę do tej etiudy, którą już wtedy, nad którą wtedy pracowałam. To był mój film trzecioroczny, Róża wiatrów. I mówię, Boże, to jest piękne, że jest pomiędzy koroną bloków jakaś mała, malutka przestrzeń, gdzie sączy się woda po witkach w gałęzi i wokół tego zbierają się ludzie i sobie są. I mnie to absolutnie jakby ta sytuacja już mnie sama w sobie absolutnie urzekła i wydała mi się jakąś piękną poezją na Retkini. Więc i później już tak, już wtedy się jakby ziarno we mnie zasiało i ja wiedziałam, że ja tam muszę być po prostu. Czy to będzie tak, czy inaczej, to się musi wydarzyć. I tak naprawdę trafiłam tam ponownie 2 lata później. No ale ten czy moment. Udało ci się tą tężnię gdzieś tam umieścić w fabule, czy tylko został sam pomysł? Został sam pomysł, nie, tam już było za dużo wtedy w tym scenariuszu, możliwości rzeczy, które się działy, więc pomysł został, no i ten pomysł jakby... Minęły 2 lata i... Tak, minęły 2 lata i przyszedł ten moment, w którym realizujemy nasze filmy dyplomowe. Poszłam do opiekuna Jacka Bławuta, powiedziałam o tym pomyśle. Akurat Jacek Bławut bardzo był zachwycony samym pomysłem, bo mieszka na Retkini. I właśnie mówił, że wielokrotnie myślał o tym, że to jest wspaniałe miejsce do tego, żeby zrobić tam właśnie film dokumentalny. Więc miałam zielone światło do tego, żeby później po prostu sobie tam chodzić, być i, no i robić film, realizować film. A na tyle lubiłam to miejsce, że zanim jeszcze w ogóle, no bo wiadomo, że proces już samego rozpoczęcia zdjęć, no to trzeba po prostu się zmotywować, zebrać grupkę ludzi, akurat przy dokumencie niewielką, ale jednak założyć, że tutaj tego dnia mamy zdjęcia i tak dalej, żeby jakby ubrać to w konkret wydarzeń. Ale zanim rozpoczęliśmy ten proces zdjęć, to ja miałam taką swoją przyjemność, która trochę była nie... nieproduktywną przyjemność z tego, że sobie chodziłam na dokumentacje, które nic nie wnosiły, poza tym, że ja po prostu się tym miejscem tak oklepywałam i sobie w nim przebywałam. Więc no po prostu uwielbiam to miejsce. No i do dzisiaj tak mam zresztą. Także że tak czuję, że tam dużo. No dobrze, ale potrzebny był ci przecież, potrzebni ci byli bohaterowie, tak? Potrzebne były ci postacie. Mówisz, że sobie chodziłaś tam i wdychałaś, ale czy przy okazji posłuchiwałaś, co oni tam mówią, czy po prostu tak hedonistycznie pod pozorem dokumentacji się napałałaś tym retkińskim powietrzem? A oczywiście ja tutaj mówię o miejscu, myśląc o ludziach jednocześnie. Także, bo... Myślę, że to jest to, co dla mnie było takim bardzo istotnym elementem tego pejzażu. Właśnie te fragmenty rozmów zasłyszanych, takie, które niektóre usłyszałam, niektóre słowa, które mi gdzieś uciekały, bo były właśnie, by przysłonił żwirek biegnącego dziecka obok albo coś innego, że to właśnie nie były takie pełne wydarzenia, tylko że wpadały mi do, jakby miałam możliwość usłyszenia jakichś fragmentów rozmów, które tworzyły tę przestrzeń też, więc oczywiście lubiłam słuchać, ale właśnie bardziej na zasadzie takiej
tego, że to było zbudowane z takich kawałeczków, kawałeczków, momentów, tak jak czasem kogoś spotykamy, jakiegoś sąsiada, gdzieś się wymienimy takim czymś dla siebie istotnym być może, ale zaraz się miniemy, pójdziemy dalej, a to już jakoś tam stworzy ten kawałek tego dnia, tej rzeczywistości i to miejsce bardzo temu sprzyjało i sprzyja. I to było rzeczywiście piękne. Natomiast też czułam, że nie będę tam szukała w taki sposób bohaterów, że ja po prostu kogoś wezmę i później go będę umówię na godzinę 11 i dwie osoby się spotkają. Czułam, że jakby urok tego tkwi w tym, że to jest właśnie takie przypadkowe i że w każdym momencie może się skończyć ta rozmowa, bo ktoś powie, że musi ich wstawić ziemniaki albo wziąć leki albo cokolwiek innego i że to się jakby zakończy być może w miejscu, w którym byśmy czuli, że to jeszcze nie jest ten moment, prawda, żeby coś się zakończyło, więc... No dobrze, no ale to jest jakby piękne i często pewnie łapiemy takie chwile, no ale czym innym jest łapanie tych momentów i mówię, kurczę, super, gdyby się to znalazło w filmie albo gdybyśmy to w ogóle uchwycili, a czym innym jest wejście tam z kamerą, z ludźmi, którzy się w ogóle przecież boją, nie wiem, nie pozwalają sobie zrobić zdjęcia, a co dopiero, żeby nakręcić ich prywatne rozmowy. No, jak to tego dokonać? No chyba, że to wszystko są aktorzy. No oczywiście to nie są aktorzy. To dla mnie było bardzo ważne stworzenie takiego... My sobie tam staliśmy faktycznie w tej tężni kilka godzin dziennie, przez kilkanaście dni letnich codziennie. I przychodzili sobie ludzie tam siadać na ławeczkach i oddychać albo spacerować wokół tych tężni. I po prostu ja ich pytałam, czy mogę, podchodziłam do nich, pytałam, czy możemy ich nakręcić, czy możemy się przysłuchać ich rozmowie. I większość, ku mojemu też zaskoczeniu, myślę, większość osób się na to godziła. Były osoby, które nie miały na to ochoty i wtedy po prostu tych osób nie kręciliśmy. I tak naprawdę nie stanowiło to kłopotu. I też te osoby, które się na to godziły, żebyśmy mogli się im przyjrzeć i przysłuchać, nie... Też miałam wrażenie, że jakąś taką dużą swobodą, że się czuły swobodnie po prostu. Także myślę, że nawet właśnie przez to, że ja też nie miałam żadnych oczekiwań od tych osób, tylko właśnie mówiłam, że cisza też jest w porządku, że niemówienie jest okej, to taką udało się, przynajmniej ja miałam to poczucie, udało się tam z nimi pobyć. I z takich i tych fragmentów w ogóle, no te wersji oddechu można by zmontować, myślę, spokojnie 8 i by było, tak, znaczy tak mówię 8, no kilka. I myślę, że byłby taki podobny sos i atmosfera, ale na pewno gdzieś tych takich sytuacyjek, momentów, które bardzo lubiłam, nie dało się wszystkich włożyć do jednego filmu, a ich jest więcej jeszcze gdzieś tam w materiałach. Jakichś małych wspomnień pani starszej o, nie wiem, naleśnikach, które jadła jako dziewczynka i pamięta smak konfitury. No i dla mnie to było takie super, że mogę o tym robić. Tutaj rozmawiamy o tych bohaterach, którzy chętnie się zgodzili, a czy... postąpiłaś w ten sposób, że jakby starałaś się im potem pokazać ten film? Czy raczej zabrałaś te ich wspomnienia pod pachę i cieszysz się nimi w domu i na festiwalach? Wiesz co? Tutaj mam trochę taki problem, bo rzeczywiście mówiłam, że zaproszę bohaterów na pokaz, ale... Niestety mieliśmy straszny bałagan w dokumentach i okazało się, że mam pomieszane numery telefonów i że na przykład osoby, do których... I podjęłam próbę dotarcia do osób, które ostatecznie znalazły się w wersji montażowej, ale ta próba okazała się jakaś nieudana po prostu, więc no niestety właśnie tak jak zazwyczaj zależy mi na tym, żeby się dzielić, to tutaj...
bardziej ja się tym cieszę, jeśli mam być szczera. W sensie, no nie udało mi się stworzyć takiej okoliczności, żeby ci bohaterowie mogli siebie zobaczyć. Ale może, wiesz, kiedyś po tym, jak zaraza minie, warto zrobić akcję oddech wraca na rytkinie albo coś takiego, żeby nawet niekoniecznie ci ludzie, ale w ogóle ludzie z tego miejsca też popatrzyli na to, na tą przestrzeń zupełnie z innej perspektywy, bo wiesz, no jednak stworzyłaś jakiś taki świat, no zupełnie nieludzki, jakąś taką wyjątkową sytuację i myślę, że też dobrze by było, gdyby ci ludzie mogli to zobaczyć w ogóle. Zwykli, że tak powiem, zjadacze chleba, niekoniecznie jacyś koneserzy czy publiczność festiwalowa. No to jest super pomysł. Nawet właśnie kiedyś podczas realizacji miałam takie, wiesz, takie marzenie w głowie, że właśnie między tymi blokami super by było tak jak ta solanka, postawić ekran i sobie tam wspólnie obejrzeć to, co powstanie. No myślę, że to jest wspaniały pomysł. Może się uda, no. No na pewno mi tutaj dziękuję za to, Michał, że o tym mówisz, bo myślę, że warto. Tak. Powiedz jeszcze na temat samej realizacji, bo na przykład, no nie wiem, skąd operator, dlaczego takie, a nie inne jakby ustawienie kamery, bo ona też jest takie specyficzne. To chodziło właśnie o to, żeby ludzie nie czuli, że są fotografowani, a niekoniecznie trzeba było robić ujęcie przeciw ujęcie, czy no jaka tu była idea taka od strony bardziej realizacyjnej? Mhm. Michał Modlinger, autor zdjęć, jest osobą, z którą zrobiłam kilka etiud. Także my razem pracujemy i pracowaliśmy w szkole przy wielu rzeczach. I tak naprawdę okazało się, że tężnia solankowa sama w sobie, bo jakby wiedzieliśmy, że miejsce jest naszym punktem wyjścia, że ważne jest to, że to jest ta tężnia między blokami, że tutaj się zbierają wszyscy ludzie z tych bloków, znaczy wszyscy ludzie z bloków prawdopodobnie. I teraz chcieliśmy na pewno stworzyć to poczucie, że jesteśmy w tym jednym miejscu i wokół jest świat. I to tak naprawdę tutaj jakby wybór tej statycznej kamery, która też ma format taki okrojony, to były dosyć, znaczy statyczna kamera może nie, ale format, to były takie dosyć prozaiczne kwestie, a mianowicie dużo linii różnego rodzaju, ławki, które nie do końca były ładne, tam były jakieś, znaczy ładne, które wprowadzały bałagan w kadrze, w kompozycji. Więc musieliśmy się zdecydować na coś, co nas, na takie środki, które pozwolą nam się skupić na tym, co jest istotne, czyli dla nas istotny był stosunek człowieka do przestrzeni, w której się znajduje, oraz sam człowiek, ludzie, którzy z sobą rozmawiają. A chciałam też, od początku wiedziałam, że zależy mi na tym, żeby sceny, żeby nie montować rozmów między sobą, tylko żeby brać takie kawałki z sytuacji, które mogą pójść w całości, jak bez cięć. Żeby więc jakąś taką fotograficzną, zależono na jakiejś takiej ładnej fotograficznej urodzie, bo wiadomo, że jeśli coś robimy bez cięć, w filmie, który też będzie wymagał jakiegoś rodzaju, myślę, że on wymaga od widza jednak specyficznego rodzaju skupienia albo jakiejś takiej, nie wiem, pójścia w tą, za tym filmem, bo nie ma tutaj niczego, co nas jakoś trzyma emocjonalnie, co nas to jakoś tak... Więc chociaż, żeby ten kadr był taki, że chcemy tutaj być, żeby on też nas jakiś tak mógł wprowadzić taki stan, który myślę, że wprowadza solanka, jakiegoś takiego... kojenia. Takie mieliśmy decyzje realizacyjne. No i też fakt, że nie chcemy wychodzić poza solankę na osiedle. A dźwięk? No bo też tutaj był rejestrowany przez ciebie dźwięk i to obraz obrazem, no ale jakby, żeby te rozmowy były słyszalne, żeby nic nie zakłócało w tle. No jak sobie z tym radziłaś? To nie było łatwe. W ogóle dźwięk jest trudny na planach naszych szkolnych, bo nie mamy wydziału dźwięku w szkole i zazwyczaj albo sami realizujemy dźwięk, właśnie ja, albo mamy dźwiękowców, którzy od czasu do czasu, może ktoś znajomy nam pomoże i jak na jakiś jeden czy drugi dzień wpadnie.
No ja tak trochę to po prostu robiłam na czuja, szczerze mówiąc. Zależało mi na tym, żeby być jak najbliżej bohaterów z mikrofonem, żeby później się to po prostu dało jakoś powyciągać. Wiedziałam, że będę musiała się zgodzić na to, że będzie cały czas słyszalny dźwięk tej sączącej się wody, ale to akurat lubiłam jako koncept też, więc po prostu zależało mi na tym, żeby technicznie to jak najlepiej możliwie zarejestrować według na tyle, na ile umiem, a resztę, że później gdzieś w postprodukcji będziemy sobie jakoś działać. Ale myślę, że tutaj akurat jeśli chodzi o tą warstwę dźwiękową filmu, zresztą w ogóle tak jak gdzieś ten film, myślę, że tak zależało mi na tym, żeby on był taki realistyczny w poczuciu, a jeżeli się wytworzą jakieś dodatkowe warstwy, no to bardziej właśnie przez ten punkt widzenia bardziej niż przez środki wyrazu. No dobrze, czy to było tak, że miałaś jakby określoną ilość dni zdjęciowych i po prostu cisnęłaś, ile się dało przez ten czas, czy po prostu w pewnym momencie stwierdziłaś, okej, no tu już mamy tą opowieść pani, która przerasta wszystkich i mówisz stop, tak, już mam na tyle dużo materiału, że coś sobie z tego umontuję. Jak to wyglądało? Od początku założyliśmy konkretną liczbę dni zdjęciowych, ich chyba było 15. I tyle robiliśmy, bo mam wrażenie, że to jest tego rodzaju, z tym podejściem, które mieliśmy i przy tym filmie, równie dobrze byśmy mogli tam być 30 dni, ale po 5 dniach też by się coś dało. Mhm. Więc trochę myślę, że z tym, jak ja do tego podchodziłam, to potrzebny był po prostu jakiś taki rodzaj założenia. Od górnego. Mm-hmm. No i masz ten materiał i zazwyczaj no, reżyser nie, albo ma jakiegoś współmontażystę, albo po prostu komuś daje to do zmontowania, żeby złapać trochę dystans. A dlaczego zdecydowałaś się, że ty będziesz montować? Na początku miałam montować z moim kolegą montażystą, z którym wcześniej pracowałam, ale jemu się inne rzeczy przydarzyły w życiu. I wtedy wiedziałam, że muszę ten film zmontować sama. Znaczy muszę, że chcę zmontować sama. Bo też czułam, że to jest... Wiem, że to, jak ja czułam to miejsce i jak je realizowaliśmy, jest na tyle... Chyba tak bardzo lubiłam to moje wyobrażenie o tym, jak ja to widzę i czuję, że chciałam już się tym zająć do końca, po prostu. I później, kiedy miałam materiały, poszłam sobie do szkoły, mamy w szkole montażownię, w wakacje i siedziałam, sobie oglądałam, przebierałam poszczególne momenty i po prostu je ze sobą właśnie łączyłam. I tam na początku, przed filmem pojawia się cytat, taki fragment, dałam z Fernando Pessoa, tak? Fernando Pessoa się nazywa? Tak. I tam jest taki fragment, taki cytat o takim... Boże, może ja teraz nie powiem tego mówić, bo właśnie mi się zapomniało. Ale o wietrzyku, który sobie wieje. Jest taki o tym... I o tym, że nawet nie wiem, o czym myśleć, ale nawet nie staram się dowiedzieć. Jest o jakimś takim po prostu byciu w danym momencie. I ja tak czułam ten film od początku i później, kiedy go montowałam, też go tak czułam. I chciałam, żeby był po prostu takim... zbiorem luźno połączonych, jakoś tam być może, jeżeli ktoś zechce, takich połączonych są jakichś koralików, takich fragmentów. I czułam, że jestem w stanie to sama zrobić i że nawet chcę to sama zrobić, więc później było to ciekawe, no bo też z takim moim podejściem na przykład trudno się konsultować. Później jak do mnie przyszli profesorowie, którzy zobaczyli ten film, nie byli zadowoleni z tego, jak to wygląda. Nie był to film, który widzieli oni w swoich głowach. No ale wtedy też właśnie poczułam, że to jest, no tutaj się zaczyna moja dorosłość. Taka właśnie też czuję twórcza, żeby powiedzieć, ale dla mnie tutaj jest film, nie? W tym.
Ale jakie oni mieli pomysły, żeby co nagrać narratora do tego, czy przemontować to, czy jakie były sugestie? No bo w chwili, w której jakby ty masz już ułożony ten film w głowie, zmontowany i wiesz, że tak to ma być i ktoś ci mówi, no nie, nie, no pani Dario, no proszę zrobić co? No to są trudne chwile. To są ciekawe bardzo momenty w ogóle. No tutaj... Ja, wiesz co, nawet nie wiem, czy tak pamiętam, no, że tutaj jakby na pewno była taka prośba o to, żeby bardziej jakby tam zbudować jakąś taką linię przez jakiegoś konkretnego bohatera może, żeby te rozmowy też były bardziej takie dociśnięte o czymś bardziej konkretnym. Generalnie sugerowano mi, żeby jeszcze po prostu zrobić to inaczej. Dalej, żeby kontynuować zdjęcia, ale żeby po prostu inaczej podejść już do samego procesu też realizacji. Więc jakieś takie dosyć radykalne mi tam były sugestie. No i tak. Dobrze, ale dostałaś za to jakąś ocenę? Dostałam za to chyba ostatecznie. Dostałam za to trójkę. Dostałeś za to trójkę, ale jednocześnie film zaczął być wysyłany na festiwale, prawda? I szkoła też zaczęła pisać, że och, tutaj nasza studentka, prawda, zrobiła interesujący dokument, chwalimy się nią. Na ile to jest twoim zdaniem jakby spójne, czy potem te osoby, które miały wątpliwości, jednak przekonały się do tego pomysłu i powiedziały, no pani Dario, no nie jest taki zły ten oddech. Wiesz co, ja mam do tego taki stosunek, jeśli chodzi o profesorów, no to nie rozmawialiśmy już więcej na temat tego filmu. Ale już w ogóle nigdy nie rozmawialiście? Po egzaminie nie. To jakby on sobie teraz ten film rzeczywiście super, że zaczął poza szkołą, zaczął mieć bardzo fajny odbiór i w ogóle gdzieś zaczął, właśnie zaczęła być zastrzegana jakaś jego wartość. Natomiast ja nie jestem zła na to, wiesz, że gdzieś w szkole miał on taki, a nie inny właśnie no, odbiór, że taki był stosunek moich profesorów. W ogóle myślę, że w szkole często tak jest, że nasi profesorowie i trochę nie wiem, da się inaczej. Ja sobie często wyobrażałam, że się da, ale to jest jakby moje. Jest trochę taki system nauczyciel, uczeń, nauczyciel wie, uczeń dostaje i może to wziąć dla siebie. I myślę, że to jest w porządku. Natomiast jeżeli myślę, że też jest w porządku, to jeśli ktoś się czuje, że może sobie już tak bardziej autonomicznie działać, że trzeba sobie dać na to przestrzeń. Nie mam pretensji, że szkoła się jakoś później, nie wiem, cieszy, czy jest zadowolona, że film wyprodukowany w ramach szkoły się gdzieś tam podoba, czy jest pokazywany, bo ja też mimo wszystko bardzo wiele zawdzięczam temu miejscu i tym spotkaniom i temu, że chociażby mogę, no właśnie mogłam realizować te rzeczy wszystkie, nie, w ramach szkoły. Wiesz, więc... pytam się jakby nie bez powodu o to, ponieważ ten film dla mnie jest bardzo taki w stylu filmów i założeń Kazimierza Karabasza, takiej postaci, która jest no, bardzo kultywowana w szkole filmowej i to jego cierpliwe oko i właśnie brak jakiejś ingerencji i tak dalej, no wydaje mi się takim praktycznym Anno Domini tam 2019 spełnieniem tych jego postulatów, więc byłem ciekawy, jak no nie wiem, Andrzej Zapija, który jest wypisany tutaj jako opiekun artystyczny, zareagował na taką metodę u swojej studentki. Właśnie, ja byłam ciekawa, co by było, gdyby opiekunem tego filmu był właśnie Karabasz. Miałam taką myśl podczas realizacji. Ale myślę, że teraz się faktycznie inaczej po prostu prowadzi film w szkole. Po prostu. Myślę, że ta taka forma właśnie przyglądania się i tego cierpliwego oka gdzieś myślę, że ja się z tym praktycznie nie spotykałam w szkole. Z sugestiami idącymi w tym kierunku. Mm-hmm.
Jeszcze, no, rzeczywiście ten twój film jest jakimś ewenementem i nowym na tle na przykład tych filmów, które zostały właśnie w tym roku na festiwal wysłane. No, no nie ma czegoś porównywalnego. Jakby nie tylko sam pomysł, ale i w ogóle samą konstrukcję. Tak? No, nie mamy tu jednego bohatera, nie mamy jakiegoś problemu, nie mamy jakiegoś zacietrzewienia politycznego, no, tego, co jakby dominuje w tych współczesnych filmach dokumentalnych. Ale no, uważam, że to jest naprawdę wielki plus tego filmu i on dzięki temu też myślę, że jest uniwersalny i dlatego też być może ludzie za granicą chcieli go oglądać, jak wyglądała jego ścieżka festiwalowa, no bo to i Dwa Brzegi, tam szereg jakichś innych festiwali w Polsce, ale też był, nie wiem, chyba w Sewastopolu, tak? Tak, tak, tak. W Sarajewie, no opowiedz coś o tym, czy ty jeździłaś tym filmem, czy to była kwestia tego, że oni, jakby film był wysyłany i na tym się kończyło? Miałaś jakby ten zwrot od publiczności, która mogła się z tą spotkać i porozmawiać, czy raczej nie? Ja się załapałam na czasy COVID-a z oddechem. Także mój kontakt z publicznością był bardzo ograniczony. Rzeczywiście film trochę pojeździł i jakoś wciąż gdzieś tam jeszcze jest zapraszany. Więc dostaję bardziej jakieś takie wiadomości, ale to już od osób pracujących przy festiwalach, bo one częściej mają po prostu kontakt do nas i jakieś info, i jakąś zwrotną dostaję. Rzeczywiście ona jest dużo ciepłych słów usłyszałam, czy dużo, trochę usłyszałam ciepłych słów, ale niestety nie miałam okazji na takie właśnie spotkania z publicznością za bardzo. Jeszcze udało mi się chwilę, no tak samo jak nie, teraz Człowiek w zagrożeniu też się odbywa online, co też na pewno będzie, co jest inne. Jeszcze myślę, że się nie umiemy trochę być w tej formule. Ja na przykład nie do końca też umiem w niej być, bo inaczej jest do kogoś podejść po filmie i czasem wystarczy po prostu kiwnąć głową i już jest komunikat, a tutaj trzeba jednak się zdobyć na inną jeszcze formę wymiany, więc taką nie mam wielu zwrotnych. Cieszę się, że film dostał życia i że właśnie spotyka się z widzami. To jest wspaniałe i bardzo się tym cieszę, także dzięki za to też. Super. Myślę, że to będzie dobra puenta naszej rozmowy. Dziękuję. Dzięki serdecznie.